Dzień dobry moi mili, z tej strony Weko, witam was w kolejnym materiale na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was, jest oczywiście event arcade'owy, nawet jak tutaj pokażę to chyba o. Z nowymi skinami, z Battle Boss Kianem, jakby ktoś jeszcze nie widział, jeszcze jest twój sklep, żeby nie było. Jestem teraz na koncie Janka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za możliwość otworzenia 49 Arcade 2019 orbów. Czyli będziemy sobie testować, czy opłaca się te orby kupować, czy nie. Wow, to już 800 tokenów. Tak tylko zrobię, żebyście widzieli, co można sobie za te tokeny zrobić. Generalnie ta Caitlyn jest świetna. Kurczę, zastanawiam się, czy przepustkę sobie kupić, ale pewnie nie zdążę na nią nazbierać. Nieważne. W każdym razie mamy do otworzenia 49 orbów. Nie wiem, czy miało być 50, więc chyba tutaj pokorciło, jedna była otwarta. I dwa worki. W ogóle ja nie patrzyłem, co z tych worków leci, czekajcie. Trzy Legacy skiny. Jeden za 975 albo wyżej. I 1520 pomarańczowej esencji. Aha, nie ma mitycznych skinów i limitowanych skinów. No okej. Okay. Dobra, zaraz sobie potestujemy. Czekajcie, zobaczę, co tu jest grane, żeby ewentualnie czegoś... Czekaj. Okej. Okay. Dobra, staram się pamiętać. Talon, Lux, MF, Kajinx, EW. No dobra. Ale tu mały level chyba jest, jak tutaj tylko tyle czteropoziomowych, chociaż dużo tych... Nie. Dobra, nieważne. Otwieramy, moi drodzy. Będę was teraz o to prosił, bo niestety tak działa YouTube. Jak ktoś jest nowy, proszę suba zostawić z dzwonem. I proszę was bardzo o kciuka, żeby ten opening dotarł do jak największej liczby graczy Ligi Legend, żeby zobaczyli, co z tego leci. I jeżeli zastanawiałem się, czy te orby kupić. Także bez dalszego gadania otwieramy Slayer Pantheon. Okej. A w ogóle z tego leci zwykły skin, co nie? Tylko i wyłącznie God Orianna. No tak, zobaczymy, na razie, no to jest fajny skin, chociaż jego grafika, ta stara, Vandal Branda, była o wiele lepsza moim zdaniem. Ragdoll Poppy, fizyczna Poppy, tak zwana, bo Ragdoll to silnik fizyczny w wielu grach. Festive Maokai, okej. Choinka, no tak średniawo bym powiedział, Tango Twisted, okej. Hextech Singed, no tak... Nie wygląda to za dobrze. O, pierwszy epic, Dragon Slayer Pantheon. To jest moim zdaniem ogólnie najlepszy skin do Pantheona, nawet przebija Bakera. Pomimo tego, że Baker jest takim skinem bekowym, no to ten Slayer Pantheon, Dragon Slayer Pantheon, on świetnie w grze wygląda. Druga sprawa jest taka, że Pantheon cierpi, jak Riot nazywa, pizzo stopie, czyli te jego stopy są, dramatycznie wyglądają w grze. Tak też Mordekaiser miał reworka pod kątem pizzo stopia, jakby ktoś się interesował. I też Pantheon jest kolejny chyba do reworka, z tego co pamiętam, jak czytałem artykuły na stronie devów. Z tego co pamiętam, tak, tam był taki jeden artykuł, gdzie było o Kianie, było o Yumi i było właśnie o Mordekaiserze i Pantheonie. I chyba Pantheon będzie następny. Już bym się podjarał, gdyby to nie był Fiddlesticks, bo to jest legenda za 975 Riot Pointsu, więc no, fajny skin, ale no Fiddle też jest kolejny do reworka. O, Safecracker Evelyn, tam widziałem, Evelynka była grana. I nie ma tego skina, także super, jest coś fajnego, wydropionego. Co z tym Singedem, kurczę, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz Singeda widziałem. O, i to jest dobry skin. Ogólnie taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział. KDA skiny, moi drodzy, to jest jedna z najpopularniejszych serii skinów od Riot Games. I co ciekawe, ten film, ten teledysk KDA na stronie, na kanale na YouTubie od League of Legends, czyli od Riot Games, jest najpopularniejszym filmem, jaki wypuścił Riot Games, bo się nawet ostatnio tym chwalili. Jak ktoś widział niedawny materiał o nowym kliencie, to wspominałem tam o tym. Myślałem, że mi się mikrofon przesunął, znaczy kamerka do góry przesunęła. Project Lucian, okej. Okay. Spoko. Headhunter Mastery. Kiedyś mi się bardzo ten skin podobał, ale już się nim nagrałem. Gemstone? Okej. Okay. Nie wiem, co robić z gemstonami, zakładam, że tu nie ma żadnego gemstona, więc sobie go przerobimy na skrzynkę. Oooo! A mówiłem, że zły opening. Elementalist Luxia. A tu loot, ale mają. Owned, ale jest ultimate skinek, moi drodzy. Także no, te arcade orby, no, rozkręcają się. Okej, okay. Prześcieradło Nocturne i drugi gemstone, dobra. Lecimy dalej. Full party Caitlyn, okej. Okay. Już mówię, patrzę, Caitlyn może nowa arcade'owa, ale Caitlyn też full party, spoko skinek. Dobra, Fnatic Gragas, Fnatic, Fanatic, różnie to ludzie mówią. Doktor Kennen, spoko.
To jest bardzo. Ogólnie Irelia po reworku ma świetne grafiki, świetne stoszarty. Super wygląda. O, to jest taki. Ten skin ogólnie, ten. Na propos, jak już mówimy o splashartach, czyli portretach bohaterów, to ten Renekton potrzebuje zmian. On wygląda tragicznie. O, fajny skinek. I nie każdy go ma, bo jest championshipem, także spoko. Arclight, nigdy tego skina w grze nie widziałem. Arclight Brand, ten najnowszy. El Royo Voliver. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay. To Syndra spoko. Syndra ostatnio bawki dostała, także fajnie. Marble Malphite, okej. Okay. Warrior Princess Sivir. Dlaczego zawsze na openingu jakimkolwiek leci mi jeden z tych, jak ja to nazywam, barachowatych skinów? To nie jest dobry skin. O, Battle Boss Malzahar, a propos na event. A propos, jest misja, żeby zagrać sobie 5 razy Battle Boss skinem. To jak sobie go zrobisz, to teraz będziesz mógł sobie nie grać 10 gier, tylko zagrać 5, na przykład Malzaharem. O! To jest świetny skin. To jest jeden z moich ze skinów, które bardziej lubię w tej grze. Ale masz go. Kurczę, masz dobry gust do skinów. Jeżeli masz te dwa skiny, które powiedziałem, że są fajne, które wydropiłem. Okej. Okay. Trzeci gemstone. Szkoda tego na skrzynki przerabiać. A nie. Aviator i Reli nie masz. Okej, okay, na pewno to nie był Velkos. Znowu, kurde, co się dzieje? O, jeny! To jest prześliczna skórka. Etherwing Kale. To jest, jak ona się po polsku nazywa? Nie wiem. Kale z eterycznymi skrzydłami, czy coś takiego? Nie wiem. Ale ten skin jest. No i masz go też, kurczę, no. O, znowu Velkos, Battlecast. Ten Battlecast Velkos jest super skinem. Chociaż nie gram Velkosem, jest świetny. Dino Gnar, okejka. Kreator Victor. Victorem mało, co kto już gra. Ale spoko. Sekretny agent Xindao. Okej. Okej, okay. Ezreal ma teraz tyle skinów, że na każdym openingu musisz wydropić. Na każdym openingu masz około, nie wiem, 7-6% szansy na to, że Ezreala wdropisz. Nie no, oczywiście przesadzam, ale w sensie, jak masz, totalnie licząc tylko postaci, jak masz 140 postaci, no to masz tak około 7%, że wydropisz skina do Ezreala, nie licząc ilości skinów. A jako tego, że Ezreal ma tych skinów więcej, to może nawet więcej, ale w ogóle skinów jest to mniejsza szansa. Ale nieważne. Haunted Zyra. By się teraz słowotok matematyczny włączył. Który w sumie nie był prawdziwy, ale okej. Okay. Bo tak naprawdę nie masz takiej szansy, bo to zależy od ilości skinów, a nie ilości czempionów, ale nieważne. Program Nami. Okej. Okay. 5 do końca. SKT-T1 Syndra. To jest super skin. Mi się bardzo podoba ten skin do Syndry. Róbmy dalej. Ulpar de Mundo. To też jest jeden z lepszych skinów do Mundo ogólnie. Z tą bandziolajką, jak on nawala z tego, z Tasaka, czy w sumie z tej bandziolajki, to jest super. Czekajcie, napiję się przy okazji. Déjà vu mam chyba. To już było. Okej, okay. Czwarty gemstone? Dobra, słuchajcie, więc chyba jak ktoś chce dużo gemstone'ów, to chyba się ten, chyba się nadają te arki, te orby. A w ogóle teraz dopiero widzę, jak ten gemstone tak fajnie pulsuje. Tak do góry, w dół, do góry, w dół. Fajnie to jest zrobione. Nie zauważyłem tego wcześniej w ogóle. Świetne Riot Games. Tyle otwierania, jak dopiero teraz to zauważyłem. I Gangplank. No nie, no w zasadzie 4 gemstone'y to ja to zostawię. Kolega, co będzie chciał zrobić z tym, co sobie zrobi? Ogólnie taka ciekawostka, taka refleksja moja. Nie uważacie, że powinna być jakaś animacja tych bugów, że nie macie wrażenia, że Riot trochę robi na odpierdziel te bugi i te orby, że one powinny mieć jakieś takie fajne animacje, jak mają zwykłe skrzynki? Ten worek powinien tutaj się na przykład tutaj rozwiązywać i na przykład tak wybuchać z takim arcade'owym konfetti na przykład? No moim zdaniem to by było wiele lepsze, a to się nic nie dzieje. No dobra, Matador Alistar, Pirate Rise i Bridgewater Katarina. Znaczy z tego chyba aż tak super skinów nie ma. Ale to 1520 pomarańczowej esencji jest spoko. Ło, 6000 już kolega ma tutaj. I drugi wór. Okej, okay, epicka Winter Wonder Lulu. Okej. Okay. No, tak. Te orki są takie średniawe moim zdaniem. Dobra, coś sobie tu porolujemy.
Może ze dwa rerolki sobie zrobimy, albo trzy. Dobra, no ta Sivir jest paskudna. Nie masz Branda, więc go bierę. I Twistedem też pewnie nie będziesz grał, ale zrobię rerolka. O, Haunted Zyra, proszę bardzo, fajny skinek. Ten rynek to jest zły, wezmę. Ten Malphite też jest bardzo średni. Nie wiem, no ten Sindzet też taki średniawo. No okej, okay. Gragas, Nurek. Dobra, Nocturne zostawiam, ten Nocturne jest fajny. Shakera wyrzucam, tym bardziej, że teraz jest jedyny prawilny skin do Shakera. Wezmę Volibera. Ezreala masz, tego strolluję. Jeszcze jednego zrobię, bo to trochę tych powtórek jest i tak dalej. Okej. Kurde, no tak. Jak teraz mi wyjdzie reroll, to zrobię dwa, ale jak nie wyjdzie. Dobra, zobaczmy, co wyjdzie z trzech gangplanków. O, proszę, battle. O, ładnie. To jeszcze jeden zrobimy. Jak wyleciał epic, zrobimy jeszcze jeden. Masz tą Kayle. I może. Ten Ryze jest ładny. A weźmy tą jedną poro Rider Sejuani. Jak są dwie. A to jeszcze, o dobra, ostatni. Ostatni, bo mnie kolega zaciapie. Champion Not Owned. Kurczę, co by takie. Pirate Ryze. No ten Alistar jest bardzo średni, to go weźmiemy. O! O, nice, nice. Star Guardian Lulu, fajnie. Dobra, nie reroluję więcej. Żeby nie było, że tu się rządzę na czyimś koncie. Open. Chociaż kolega pisał. O jeny, ale świetny. Kurde, najlepszy skin do Kayle. Chociaż kolega pisał, że mogę sobie rerolować co chcę. Ma 8000. Pokusimy się o jeszcze jednego. Czy tu są jakieś słabe skiny? Heimer jest taki średniawy. Skarner jest ładny, ale no mało kto gra z Skarnerem w ogóle. Ten Kennen. Nie masz i tak Gragasa. Ale za niego jest dużo esencji. No nie wiem, to już się epiki zaczynają. No nie wiem, nie masz Vel'Koza. Weźmy Vel'Koza, i tak masz Battlecasta już, więc SKT to Anzac, kurczę. Teraz dopiero jak zacząłem rolować, to te role się udają. Dobrze, moi drodzy. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Dziękuję Janowi389R za opening. Widzimy się w kolejnych materiałach. Życzę wam, w sumie to wyjdzie wieczorem, więc życzę wam, nie wieczorem, rano, to nie ten opening. Dobra, nieważne. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek to wyjdzie. Nie wiem, trzymajcie się, dziękuję. Cześć.